programie. Szokujące odkrycie w Manchesterze. Otwarty po wojnie przez generałów Kopańskiego i Odzierzyńskiego, polski dom kombatanta w Manchesterze przez wiele lat skupiał życie Polonii w tym mieście. Zamknięty dwie dekady temu dom popadał w ruinę wraz z gromadzonymi w nim przez lata pamiątkami. Gdyby budynkiem nie zainteresował się pewien Anglik o nietypowej pasji, rozkład pozostałości po polskich bohaterach postępowałby wraz z erozją przeznaczonego do rozbiórki budynku. O tym ważnym dla powojennej Polonii w Manchesterze miejscu przypomniał młody Anglik, który zajmuje się eksploracją opuszczonych budynków. A jednym z tych budynków był polski dom kombatanta w Manchesterze. Ze zdjęć zamieszczonych na profilu Lost Places and Forgotten Faces możemy zobaczyć, jak skarby powojennej Polonii zostały porzucone ku zapomnieniu między gruzami walącego się budynku. Wow, that's your pool table. Wow, look at this. This is sick. Nobody had been in here for years. Na zdjęciach zamieszczonych na profilu możemy zobaczyć porzucone materiały archiwalne w polskim domu kombatanta w Manchesterze. Możemy zobaczyć liczne obrazki religijne między gruzami walącego się budynku, niszczące setki książek. Jednak najsmutniejszym obrazkiem są zdjęcia porzuconych sztandarów polskich weteranów i symboli narodowych. Udostępnienie przez blogera i działacza społecznego Karola Perutę w mediach społecznościowych zdjęć obrazujących skandaliczne zaniedbania spotkało się z dużym odzewem. Pomoc w odzyskaniu porzuconych artefaktów zadeklarował polski konsulat w Manchesterze, ale właścicielka budynku zakomunikowała, że pamiątki zostały przeniesione z budynku i zabezpieczone. Po publikacji mojej reakcji na zamieszczone zdjęcia, Nowa Polonia w Manchesterze nie kryła swojego oburzenia ani wstydu za takie potraktowanie pamięci naszych polonijnych bohaterów oraz narodowych symboli. Powiedziały jasno, że się nie godzimy na taki stan rzeczy, na takie potraktowanie pamięci naszych polonijnych bohaterów. Sposób załatwienia sprawy przez pana konsula uważam za bardzo szybki i profesjonalny, jednak nadal pozostawiający niedosyt. Ponieważ wszystkie te skarby porzucone w domu kombatanta na Shrewsbury Street nadal pozostają w posiadaniu właścicieli budynku, co nie daje nam gwarancji, że historia się nie powtórzy. W 2020 roku została podjęta decyzja o rozbiórce budynku i ponownym zagospodarowaniu terenu przez prywatnego dewelopera. Uważam, że te wszystkie porzucone pamiątki i skarby powojennej Polonii w Manchesterze powinny trafić do polskich ośrodków, polskich domów, czy nawet do polskich kościołów w Wielkiej Brytanii. Uważam także, że powinny zostać w Manchesterze, ponieważ jest to historia powojennej Polonii w Manchesterze. Trudno nie zgodzić się z tą opinią. Należy jednak zadać pytania. Jak to się stało, że bezcenne pamiątki polskiej historii spotkał tak podły los? Czy poprzedni właściciele nie zdawali sobie sprawy, że są depozytariuszami nie tylko budynku, ale także historii okupionej trudem i krwią polskich bohaterów wojennych? Czy nie powinni ponieść przynajmniej moralnej odpowiedzialności przed Polonią? Jako magazyn z wysp będziemy śledzić dalsze losy porzuconych pamiątek.